I znowu wziął, porozbierał, nie usiedzi nic. Było dobrze, działało, to trzeba było porozbierać. Tylko po co? A po to, żeby wstawić tu większy zbiornik. Wreszcie dochodzi już celu wymiana mojego sprzęgła. To nie jest bufor, to jest sprzęgło. 300-litrowego sprzęgła. Będzie na 800-litrowy zbiornik, tak już konkretny. Zaraz wam tutaj pokażę na schemacie. Także około za miesiąc tutaj się ten zbiornik pojawi, a w międzyczasie muszę to rozebrać. Rozebrać to nie problem, słuchajcie. Nauczony życiem. Półśrubunek, pyk. Już jest wymiennik odcięty. Kolega wczoraj przyjechał, obciął rury. Oczywiście gaz ściągnął do jednostki, także wymiennik do ściągnięcia. Czyli zostało tylko rozkręcić śrubunki, rurę gdzieś tam uciąć, bo nie wiadomo jak do zbiornika to pasuje. I tutaj zasilanie też tego. O śrubunek, porozkręcać ten mój niby zbiornik przeponowy, bo zbiornik teraz musi wjechać 100-litrowy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu wam pokażę, tak będzie prościej. Na dzień dzisiejszy ten schemat tak wygląda, czyli pompa ciepła przez wymiennik, grzeje nam tutaj zbiornik 300-litrowy i tutaj na grzejniki już sobie z tego zbiornika leci jeszcze poprzez taki 150-litrowy zbiornik, który tam się znajduje. Stary zbiornik z taką wężownicą podwójną podkową. I to było takie podmieszanie właśnie, żeby to co idzie na grzejniki, te 36 stopni, żeby tu wstępnie też ogrzewały wodę CWU, żeby pompa ciepła w zimie nie musiała tyle pracować, bo wtedy kolektory po prostu nie dawały rady i zawsze wstępnie już było podgrzane. To się zmieni, na tym zbiorniku będzie to inaczej. I tak, wylatuje ten zbiornik i wylatuje ten 150-litrowy zbiornik i te dwa zbiorniki zastąpi jeden duży 800 albo i może więcej litrów, bo on jest dopiero w fazie projektu, jeszcze nie jest wyprodukowany, ale przyjęte, że jest 800 litrów, dlatego że tutaj do góry będzie na 2 metry i jak tamte drzwi plastikowe wyciągnę razem z futryną, tam mam 80 chyba 6 cm, także tylko to mnie ograniczyło, szerokość drzwi, żeby ten zbiornik wszedł tutaj po prostu bez otuliny, czyli jakieś 800 litrów będzie i teraz to kombo ogarnie wszystko, bo do tej pory zacznijmy może od kolektorów. Kolektory były grzane, tutaj był zbiornik 300 litrowy, później tutaj jak się napojawiło na powrocie 50 stopni, zawór trzydrogowy dopinał i nam tutaj dogrzewał wtedy 500 litrowy, oczywiście kiedy były te wyższe temperatury. Teraz będzie inaczej, zostają te dwa zbiorniki tak jak były, tylko tutaj będzie wolny obieg, to co wpadnie tutaj ten ciepły glikol, później pójdzie reszta na wężownicę właśnie do tego 800 litrowego i dopiero jak tutaj z wężownicy teraz chyba ustawię około pewnie 30 stopni, to wtedy jeszcze ten zbiornik się uruchomi, żeby jeszcze większy zład wody szedł. Przez to nie będę miał tego zbiornika często gorącego i trzeba będzie go pewnie raz na miesiąc z pompą ciepło jeszcze podgonić, żeby zagrzać pod 60 stopni. Chodzi o legionelle i całą tą resztę tego tałataństwa. Ale strat nie będzie, bo to co tutaj glikol wróci, pójdzie tego zbiornika. Siłą rzeczy pójdzie do góry to ciepło. Jeśli będę używał ciepłej wody, to ciepła woda na przykład z tego zimnego pójdzie mi na wężownicę, tu to będzie 1, 2, 3 wężownice miedziane będą. Wężownice podgrzeje się do temperatury zbiornika i idzie mi na ten zbiornik, także będę miał większy zład o mniejszej temperaturze, czyli będę miał mniejsze straty po prostu, a kolektory będą sprawniej działać, bo nie będą musiały tak wysoko grzać. Także wszystko tylko i wyłącznie na plus w tym momencie. Drugi tempa, pompa ciepła. Tutaj szła pompa ciepła przez wymiennik rurowy i ogrzewała zbiornik. Tutaj będzie próba, zobaczymy czy się uda. Pompa ciepła będzie miała wężownicę zadłużoną w cieczy, czyli wężownica gazowa będzie bezpośrednio w zbiorniku i tu będę właśnie testował. Jak to będzie się sprawdzało bez cyrkulacji, bo jednak tutaj przepływ tej wody praktycznie żaden nie jest, nieważne ile to pompek, ale tutaj trzeba było ogromną pompę, żeby był przepływ. I zobaczymy. Wstawię tutaj jeszcze pompę cyrkulacyjną dodatkową, zobaczę jak to się będzie spisowało, bo różne są tematy i bardziej na nie, że ta pompa jednak sobie, znaczy, że to będzie gorsze wyjście. Jak będzie gorsze,
Wymiennik zostaje, dopnie się wymiennik. Trzeba potestować. Trzeba będzie ciepłomierz jeden na wyjście założyć, tutaj na centralne ogrzewanie. Drugi ciepłomierz na wężownicę, bo też muszę wiedzieć, ile mi wychodzi energii przez jedno, przez drugie. Ile mi wychodzi po prostu energii ze zbiornika. Dokładnie ile się udało z niego wyciągnąć. Dodatkowo tu jeszcze pójdzie chyba trzydrogowy zawór mieszający, bo jak w zbiorniku będę miał temperaturę około 60 stopni, to ja nie chcę sobie tego puszczać takich wysokich temperatur na dom. I chyba z tego tematu tutaj by było tyle od pompy ciepła, CWU ogarnięte. I dodatkowo jeszcze będzie przygotowanie pod trzy grzałki, czyli z paneli. Z paneli to zobaczymy, autokonsumpcja. Jak się nam prosument stary skończy, to wtedy będzie ciągnięte ile tylko wlezie, żeby nie eksportować do sieci, a pchać tutaj w zbiornik. I ewentualnie jeszcze z turbiny wiatrowej może się pojawić grzałka, ale ta grzałka będzie bardziej hamta do hamowania po prostu, bo jak już się turbina pojawi, to ona będzie podpięta pod wysokonapięciowy magazyn energii i wtedy dalej, jeśli ta energia będzie wysyłana na zewnątrz, to będę pobierał to po prostu, że tak powiem, zero eksport przez takie eko OZPV. Pójdzie tutaj w grzałki, żeby jak najwięcej u siebie tej energii zatrzymać, a dopiero co się nie da, to już tam nie idzie w sieć. Tylko to mówię w systemie NetBeeLingu, bo w NetMeteringu nie ma sensu tego gromadzić. Ten magazyn w sieci jednak lepiej to ogarnia. Także taki, słuchajcie, wstęp do tego wszystkiego. Ja się tu biorę. Co nie dźwignę, to nie dźwignę. A co rozbiorę, to rozbiorę, to się wszystko fajnie tutaj powyciąga, pasuje mi właśnie tu porozbierać. Zbiornik trochę przesunąć tutaj maksymalnie do ściany, bo tutaj układ jeszcze solarny jest do przerobienia. Już mam rurę, wszystko mam przygotowane, pozarabiane. Będę miał po prostu lepsze dojście, żeby właśnie wymienić tego peksa, który jest bardzo ciepły i ma stratę energii, właśnie tutaj na taką rurę. O, już wam pokażę. Originale, czyli lecimy rura karbowana plus otulina kauczukowa, ceracie, odporne na UV. No tutaj to akurat UV mnie nie interesuje, ale jak już jest oryginał, to lepiej to się spisze. Mam z termowizji porobione, jakie straty były wcześniej. O, tak, z tego zrobię osobny film, tylko mówię, że teraz jakoś tak mi się nie chce za bardzo, bo to działa. Mnie najgorzej, jak coś działa, to mi się nie chce tego przerabiać, a jak idzie właśnie o taka grubsza akcja, no to wtedy trzeba się złapać i przerobić. Ale też i za to się wezmę i też to przerobię. Dobra, słuchajcie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zbiornik wjedzie. To, co wszystko tutaj porozbierałem, z tego muszę uzbroić tamty zbiornik. Ile rzeczy trzeba dokupić, jeszcze nie wiem. To się wszystko na miejscu okaże, jak tutaj go już postawią chłopaki. Zalejemy go, znaczy nie, pierwsze zawory do niego się poprzekręca, zaleje się go wodą i będzie zabawa w podpinanie tego wszystkiego, przepinanie, wyciąganie tamtych zbiorników. No, na plus jest do CW, że zład wody mi się zmniejszy, to o 150 litrów. Także tylko i wyłącznie na plus. Także ja się biorę za robotę, was pozdrawiam serdecznie. Lecimy z tematem, trochę mi się tego różnego złomu nazbierało, także muszę się wziąć, że tak powiem, w garść, bo mi się ostatnio nie chciało i trzeba wszystko poogarniać. Dobra, szczęście, zdrowia i do przodu.